Cześć, z tej strony Piotr Ładoński, Microsoft Learn Student Ambassador z Łodzi. Dzisiaj poprowadzę dla Was zajęcia, na których dowiecie się, w jaki sposób można trzymać dane na chmurze Microsoft Azure. Będzie trochę prezentacji i dużo demo, więc mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Tak wygląda plan na dzisiaj. Zacznijmy od kilku ogólnych informacji na temat opcji storage'u na Azure, następnie w agendzie jest SQL, jednak nie będzie dla niego oddzielnej sekcji ani specjalnego tłumaczenia. Jest to wymienione tak trochę w formie notatki informującej, że da się z niego bez problemu korzystać na chmurze. Następnie powiem trochę o Azure Storage Account, czyli uniwersalnym rozwiązaniu do trzymania różnego typu danych. Będzie też demo, jak z niego korzystać. Następnie dowiecie się, czym jest Cosmos DB i zobaczycie na demo na przykładzie API do MongoDB. I może to trochę dziwne, ale dzisiaj akurat nie będziemy za bardzo korzystali z portalu Azure'a. Przy obu demo pokażę Wam, jak testować swoje rozwiązania lokalnie i jakie narzędzia do tego używać. Przeniesienie tego na chmurę sprowadza się tylko do podmienienia w kodzie odpowiednich parametrów połączenia, więc nie będziemy się na tym mocno skupiać. OK, zacznijmy więc od tego ogólnego przeglądu. Więc tak, po pierwsze, dlaczego w ogóle korzystać z opcji oferowanych przez chmurę, skoro można by postawić sobie wirtualkę w piwnicy, odpalić na niej MySQL-a i byłoby jakoś tam OK. Zacznę od takich powodów hackathonowych, bo one chyba trochę bardziej przemawiają na początku do wyobraźni. Po pierwsze, setup wszystkich tych baz jest bardzo prosty, co zresztą zobaczycie. Z naszej strony wymaga tylko kilku kliknięć w portalu, bez wymagania jakiejś specjalistycznej wiedzy z zakresu np. networkingu. Po drugie, dostęp do tych zasobów jest bardzo prosty. Dzięki przygotowanym bibliotekom podajemy tylko klucze, czyli jakieś takie stringi skopiowane z portalu i możemy już wykonywać operacje w kodzie na wybranych zasobach. I po trzecie, w łatwy sposób możemy korzystać z różnych opcji dostępu. Tak samo łatwo stawia się bazę SQL, jak i NoSQL, czy tak zwany Blob Storage. Jeśli chodzi o takie powody bardziej profesjonalne i może trochę odległe dla studentów, lecz bliższe firmom, to jest to m.in. wysoka gwarancja dostępności do serwisów, automatyczne backupy i odzyskiwanie bazy, łatwa skalowalność całego serwisu, no i fakt, że zabezpieczeniami i update'ami zajmuje się dostawca tych usług, czyli Microsoft. OK, teraz jakie dokładnie możliwości trzymania danych wspiera Azure? No, na przykład takie. Oczywiście jest tu SQL w kilku wariantach, Azure SQL Database, MariaDB, MySQL i tak dalej. Jest też SQL na CosmosDB. Ponadto są też różne warianty NoSQL, na przykład w formie Redisa czy Mongo, z którego dzisiaj będziemy korzystać. Dlatego inne opcje, jak na przykład znowuż CosmosDB w wariancie Azure Tables czy Gremlin, jakieś Azure Data Lake Storage i dużo innych, jakieś rozwiązania typu Warehouse i coś innego, które w tym momencie nie pamiętam albo po prostu nie znam. Więc zacznijmy od tego Azure Storage Account, czyli tego uniwersalnego rozwiązania. I co się składa na tą jego uniwersalność? Wspieranie różnych typów danych, które mogą być tam trzymane. I tak, zacznijmy od tak zwanych blobów. I są to po prostu pliki binarne z angielskiego Binary Large Object, czyli na przykład pliki tekstowe, obrazki, filmy i wszystkie inne tego typu pliki. Można tam też trzymać pliki w trybie tak zwanym Lift and Shift, czyli czymś podobnym do dysków sieciowych. Inną opcją są kolejki, jak sama nazwa wskazuje, służą do przetwarzania informacji przez inne serwisy w kolejności dostarczania. Czwartym typem są tak zwane Azure Tables, jak jest napisane na slajdzie, są to po prostu Key Value Story. Uczulę jednak, że są one troszkę upośledzone i nie pozwalają na trzymanie zagnieżdżonych, złożonych obiektów. Na to pozwala dopiero CosmosDB, co zobaczycie jeszcze przy demo. Ostatnią rzeczą, którą można trzymać w Storage Account, to dyski twarde naszych maszyn wirtualnych, które postawiliśmy sobie w chmurze. Jak widać, trochę tego jest. Nie będziemy może wchodzić w jakieś szczegóły implementacyjne, ale Microsoft się chwali, że to wszystko jest bardzo bezpieczne, stabilne i szybkie, więc zaufajmy tej opinii. Na pewno zobaczycie, jak łatwo się z tego będzie korzystało. I przejdźmy teraz do narzędzi, które pozwalają nam pracować na Storage Account lokalnie, zanim wrzucimy wszystko na chmurę, ponieważ to jest dość przydatne, żeby najpierw sobie sprawdzić za darmo wszystko na swoim lokalnym komputerze.
Po pierwsze, dobrze mi zainstalowany taki Azure Storage Emulator, który, jak nazwa wskazuje, symuluje prawdziwy serwis. Nie wspiera wszystkich jego możliwości, jednak te bardziej sensowne to jak najbardziej. No jest częścią Microsoft Azure SDK w Visual 2019, więc nie trzeba tego zawsze specjalnie dodatkowo instalować. Wspiera najbardziej tutaj właśnie popularne typy jak bloby, tabele i kolejki. W dokumentacji można znaleźć też dokładniejsze opisy jakichś drobnych różnic, lecz na początku emulator na pewno wystarczy nam do testów. I co jest istotne i może wydawać się dziwne, jego dane dostępowe są ogólnodostępne. To znaczy, że na każdym komputerze będą takie same i są jawnie podawane nawet w dokumentacji w internecie. Więc zdecydowanie nie jest to bezpieczne rozwiązanie i dlatego powinno służyć tylko do testów. I tak, wspiera tu też, wspiera tylko HTTP i ma troszkę inny sposób adresowania zasobów, jeśli chcielibyście korzystać z REST-a zamiast z bibliotek. My będziemy korzystali z bibliotek, więc akurat tego nawet nie zauważycie. Ok, drugim narzędziem, które przyda się przy pracy z Azure Storage Account oraz później omawianym Cosmos DB, jest Azure Storage Explorer. Jak nazwa wskazuje, pozwala na przeglądanie danych w naszych serwisach i, co istotne, pozwala się również łączyć z emulatorami, co dzisiaj wykorzystamy. Ok, więc przejdźmy, jak mówiłem, do pierwszego z kilku demo. Zaczniemy od Azure Tables, czyli prostego rozwiązania NoSQL i od razu, zaraz po tym przejdziemy do kolejnego demo z blobami. No więc ok, przyłączmy się tam. I tak, aplikacja, którą tutaj przygotowałem, to jest wygenerowany template z prostą stroną z web API. I jedyne tak naprawdę, co tutaj jest istotne, nie będę tak może linijka po linijce omawiał tego kodu, ale jest po prostu kontroler, który pod różnymi adresami wykonuje różne linijki z demo. Ja tutaj postawiałem wszędzie sobie breakpointy i po prostu jak będzie się wykonywał ten kod, to będę wam pokazywał, co się dzieje na bieżąco w bazach lokalnych i jak to wszystko się zmienia przy każdym przeskoczeniu do kolejnej linijki. Ale jak mówiłem, no żeby w ogóle zrobić demo z Azure Storage Account, no to musimy sobie odpalić emulator. Więc no ja już go sobie wcześniej zainstalowałem, więc po prostu odpalę Microsoft Azure Storage Emulator. Ok. On się odpala, zaraz powinny się pojawić komunikaty, że się odpalił. Ok, mi się już pojawiła informacja w pasku zadań, że emulator się odpalił. I to w zasadzie jedna rzecz, która nas interesuje, że on sobie działa. Można to okno zamknąć, bo on i tak działa w tle. Teraz druga rzecz. Odpalimy sobie od razu Azure Storage Explorer, żeby widzieć, co tam się dzieje. Więc ja sobie tutaj, ok. A, to jest Microsoft Azure Storage Explorer. Ok, odpalamy to. No i ok, co istotne, ten Storage Explorer od razu działa z lokalnymi kontami. Więc powinno tutaj wam się pojawić w tym panelu Local and Attached, Storage Accounts i powinno tu być baza, która się nazywa Local. Tutaj poza tym oczywiście możecie się podłączać też do waszych zasobów na chmurze, no jednak w tym momencie po prostu nie będę z tego korzystał, ponieważ nie jest to potrzebne. Jakbyście nie mieli tego Storage Accounts i od razu tutaj tego Local, to po prostu musicie wejść w Connect, tutaj wybrać Attach to Local Emulator, tam Next i po prostu zatwierdzać tak naprawdę defaultowe wartości. Ok, na razie w tym momencie, jak będziemy chcieli sobie podejrzeć cokolwiek, no to w tych blobach, kolejkach czy tablicach
tabelach nic nie ma. No więc ok, przejdźmy teraz faktycznie już do tego kodu. Tutaj jeszcze taka jedna tylko uwaga. Ja tutaj mam w projekcie trzy jakby istotne obszary. No. Startup i program to nie będę może w tam wchodził w szczegóły, tam nic poza tym, co jest w defaultowym template'cie nie zmieniałem. Klasa Storage Utils to są po prostu tylko wrapery na jakieś te funkcje z tego SDK. Tutaj jak widzicie mam, importuję sobie Azure Cosmos Table, Azure Storage Blobs, Azure Storage Blobs Models. To wszystko jest potrzebne właśnie do tego, żeby działać sobie z SDK, z tymi bibliotekami. To się pobiera normalnie z Nugeta. I teraz tak. Więc tak, no, jak mówiłem, żeby tutaj troszkę rozwiać wątpliwości, te funkcje to są tylko wrapery, czyli tak naprawdę to jest większość, to jest strajka czy jakieś logowanie. Tu się żadna magia nie dzieje, więc dlatego je owinąłem, żeby tam w kodzie, który będę później omawiał troszkę no, minimalnie dokładniej, to nie zaśmiecało nam to wszystko, całego poglądu na ten kod. Tutaj po prostu jest funkcja, która tworzy tablicę, tworzy tabelę i tyle. Jeśli tabela nie istnieje, no to to ją tworzy. Jeśli tabela istnieje, to ją po prostu zwraca. Tutaj jest funkcja, która wsadza nam jakiś obiekt do tabeli. Ta natomiast wyciąga z jakiejś tabeli na podstawie kluczy. Klucze tu są tutaj, w tym przypadku są zawarte już w Customer Entity bezpośrednio, natomiast tutaj się po prostu podaje String Partition Key, Row Key, to są takie no, po prostu klucze. Tutaj jest, żeby usunąć jakąś encję z tablicy, no i następnie są funkcje, to były funkcje do tabel, tak, Azure Table. Teraz natomiast są funkcje do blobów. Tu tworzymy sobie kontener do bloba. Tutaj tworzymy jakiegoś bloba, czyli tworzymy jakiś plik. Tutaj będziemy sobie nim wrzucać za pomocą tej funkcji do danego kontenera. To będzie funkcja, która będzie nam wypisywała, jakie są bloby w danym kontenerze. Możliwość pobierania bloba z kontenera, no i jakieś tam funkcje do czyszczenia, żeby usunąć zasoby, które są po prostu po tym demo. Ok. Druga istotna rzecz, no to są modele. No modele tu nie są jakieś specjalnie wyszukane, ale pokazują najistotniejszą różnicę. Customer Entity jest prostym modelem, który nie zawiera żadnych zagnieżdżonych sobie obiektów. I z niego skorzystamy przy Azure Table. Przy Invoice Entity, do tego jeszcze wrócę, skorzystamy przy Cosmos DB. Jeszcze tylko drobna uwaga. Jeśli chcemy, żeby nasza entity poprawnie działała z Table, Azure Table, to musimy liczyć pod Table Entity, tak jak ta tutaj. No i tak, no i tu mamy nasz demo controller, więc możemy przejść do rzeczy. Co jest jeszcze istotne? Żeby podpiąć się do tutaj przez kod do tych emulatorów, no trzeba mieć jakieś connection stringi. Jeśli chodzi o storage account, trzeba tam podać specjalną wartość, którą zaraz pokażę. No przy Cosmos DB po prostu się pobiera odpowiednią wartość z emulatora. I teraz tak, normalnie pewnie jesteście przyzwyczajeni, że to siedzi sobie tutaj w AppSettings.json, ale taka ciekawostka, można to zrobić troszkę bezpieczniejszy sposób, żeby nie wrzucać kodu z kluczami do repo. Klikamy sobie prawym na projekt. Tutaj mamy Manage User Secrets i tutaj sobie możemy wrzucać faktyczne klucze, z których będziemy korzystali przy dewelopmencie, a one nie będą widoczne w repo. To później, nie wiem czy pamiętacie, ale Bartek tydzień temu pokazywał, że można podmieniać ustawienia sobie bezpośrednio w aplikacji webowej i tam też te ustawienia zostaną zastąpione tymi, które tam zakodujecie bezpośrednio w portalu, więc tutaj lokalnie w kodzie nic nie ma, w gicie nic nie ma, natomiast na repo u was tutaj będzie działało to z tymi lokalnymi kluczami, a na produkcji będzie działało z takimi kluczami, jakie ustawicie w portalu. I co jest istotne? Dla storage account właśnie podajemy po prostu taki string use development storage account równa się true i tyle. To już będzie działać. Dla Cosmos DB to jeszcze pokażę skąd te klucze wziąć, ale one są podawane po prostu w portalu odpowiednim stworzonym przez emulator. Ok.
Więc odpalmy to sobie w końcu. Odpalam to w trybie debug, ponieważ będziemy korzystali z tych breakpointów, żeby patrzeć w ogóle, widzieć, co się dzieje. I teraz tak. No tutaj jest pod samym demo, pod indeksem nic nie ma, więc mamy not found, ale dobra, przejdźmy do naszego pierwszego demo. Czyli tutaj jest nim table. O, czyli sobie dorzucamy tam do końca adresy table. Ok, i teraz co to się będzie działo w kodzie po kolei? No po pierwsze, tworzymy sobie jakąś tabelę. Jak mówiłem, jeśli ta tabela była stworzona już wcześniej, to ona jest po prostu zwracana, jeśli nie, to jest tworzona nowa tabela. Tutaj w konsoli, tak na podgląd szybko, jest log create a table for the demo, create table named customers. Czyli stworzył nam nową tabelę, bo tabeli nie było. Jak widzieliśmy zresztą w storage'ach PR-ze przed chwilą. Później stworzyliśmy sobie jakąś tam jedną instancję customera, żeby mieć co wrzucić do bazy. No i okej. Jak tutaj sobie możemy zobaczyć, w Explorerze, w tabelach, refresh, nic tu jeszcze nie ma. Znaczy jest ta pusta tabela. Wszystko fajnie, stworzyła się, ale nie ma tutaj żadnych danych. Więc wykonujemy tą kolejną linijkę storage, który jest insert or merge entity async. No to podajemy jakieś tam dane do tego wrapera i pakujemy encję do tabeli. Continue. Odświeżamy. I jest, pełny sukces, mamy tą encję, którą byśmy chcieli, z jakimś tam stampem, e-mailem, imieniem, nazwiskiem i telefonem. Wróćmy do kodu. I teraz tak, kolejną rzeczą, którą byśmy chcieli zrobić, no to jest zupdate'ować jakoś tego customera. Stwierdziliśmy, że nie wiem, zmienił sobie numer telefonu, więc tutaj zmieniamy mu ten numer telefonu. I teraz to istotne. Tutaj jest insert or merge entity async, więc jeśli byśmy zmienili któryś z tych kluczy, czyli kluczami dla naszego customer entity jest imię i nazwisko. Jeśli byśmy zmienili imię lub nazwisko, to dorzuciłby się nam jako nowy obiekt w bazie. Jednak nie zmieniliśmy tego, więc ta encja się zupdate'uje. Jak tutaj widzicie, najpierw numer był 323, żeby zobaczymy w bazie, jest 323. Tutaj sobie zmieniliśmy na 231. Oto wykonujemy tą linijkę. OK. Wrzuciło się to do bazy. Odświeżamy. I mamy nowego człowieka z numerem 23144. OK, więc wszystko zadziałało, nie dorzuciło się nic nowego, wyszedł ten typowy update. No i teraz dalej. Kolejną rzeczą, którą typowo robię na bazie, no to się wyciąga jakieś informacje z tej bazy. Tutaj akurat zrobiłem to najprościej, jak się dało, czyli po prostu po konkretnym ID-ku. No okej, tu po prostu wyciągnie tą encję z bazy i co możemy sobie zobaczyć? To retrieved entity jest w tym momencie jakimś tam Jackiem Blagiem z numerem 231. Czyli przedtem to było nulem, więc ok, faktycznie udało nam się coś wyciągnąć. No i na koniec po prostu usuniemy tylko tą encję z bazy, czyli żeby sobie po prostu posprzątać. No to continue. Coś debugger mi szaleje. Usuniemy sobie tę encję. Ok, no tutaj nie ma nic ciekawego na stronie, ale to co było ciekawe, to stało się w bazie. Odświeżamy i nie ma tej encji. Ok. To była pierwsza rzecz, którą chciałem wam pokazać. Teraz druga rzecz dotyczy właśnie tych blobów, czyli tych plików po prostu. Więc ok, znowu w przeglądarce wykonajmy sobie teraz demo do bloba. No i tak, ogólnie taki zarys tej funkcji, no po prostu sobie stworzy kontener, stworzy jakiś plik tutaj lokalnie tekstowy, wpisze do niego hello world, wrzuci go do blob storage, później go pobierze i usunie. No więc po kolei. Najpierw znowuż odświeżamy, refresh, tu nic nie ma. Pierwsza linijka tworzy nam ten storage ogólnie. I
To już powinno być stworzony ten tutaj. Jest, stworzył nam się kontener demo blobs. Jeszcze znowuż nic nie zmieniło, bo nic tam nie wrzucaliśmy. W tej linii sobie tylko tworzymy jakiś plik tekstowy i tutaj go lokalnie zapisujemy, że tak powiem, zaraz obok aplikacji. To jest po prostu i zwraca ta funkcja nam ścieżkę do pliku, ponieważ na podstawie ścieżki będziemy go później uploadować. Następnie wrzucamy sobie po prostu tego bloba, czyli continue. I w tym momencie mamy nasz plik tekstowy w naszym storage'u. I teraz tak, w konsoli teraz sobie wypiszemy, co widać w tym storage'u tak naprawdę. Więc tutaj w konsoli pojawiło się listing blobs i hura, jest ten plik tekstowy, który byśmy chcieli. A, i co jeszcze? No, mogę pokazać, że tutaj faktycznie to jest ten plik, się stworzył tutaj w folderze data lokalnie obok aplikacji. Dalej, teraz sobie go pobierzemy. Pobierzemy sobie ten plik, tylko go trochę pod inną nazwą zapiszemy, więc pobieramy. I co teraz jest istotnego? No, tutaj faktycznie widać, że pojawił się drugi plik, ono tutaj na końcu download w nazwie. No i cóż, no jedyne co pozostało w zasadzie, widzieliście, że da się trzymać tam te pliki, da się je pobrać, wylistować. Chyba to, co jest najistotniejsze dla takich storage'ów. Więc na koniec tylko po prostu tutaj usuwamy to, co było, to, co, że tak powiem, porobiliśmy, więc tutaj te pliki lokalnie i blob też usunęliśmy z bazy. A, no i swoją drogą tutaj chyba nawet zamiast usunąć pojedynczy blob, po prostu usunęliśmy cały. Tak, cały kontener. Da się zrobić i to, jak widać. Okej. To już na tyle w kwestii demo dotyczących Storage Explorera. Na końcu jeszcze pokażę, jak wyciągać connection stringi w portalu, jednak to już będzie po wszystkim w kwestii Cosmos DB i Storage Account. Więc okej. Wróćmy teraz do naszej prezentacji. No dobra, to teraz czas właśnie na to Cosmos DB, czyli według mnie jeden z ciekawszych serwisów dostępnych na Azure. Jest to rozwiązanie, które generalnie wspiera różne formy baz danych. Od SQL przez Mongo, po Cassandrę, Gremlina i inne. Jego największa zaleta to łatwość replikacji danych i szybkość działania. Na początku nas to specjalnie nie interesuje. Jeśli bawimy się tylko lokalnie, to tak tej szybkości specjalnie nie doświadczymy. Jednak przy komercyjnych produktach są to bardzo ważne argumenty. W kwestii Cosmos DB na początku należy wspomnieć na pewno dwie rzeczy, takie dość pragmatyczne. Czyli po pierwsze, jest to jedyna darmowa możliwość korzystania z MongoDB na Azure w tym momencie. Nie ma dedykowanego serwisu. I po drugie, należy uważać, jak się ją konfiguruje i nie przekraczać limitów przy testach, ponieważ może to być dość kosztowne. Na szczęście od kilku miesięcy, może roku, Microsoft pozwala na tworzenie darmowych instancji z limitami. Wcześniej nie było to w ogóle możliwe i trzeba było, jeśli chciało się pobawić kosmosem, no to trzeba było tam poświęcić $20 na miesiąc, ponieważ tyle to mniej więcej kosztuje, $24 na miesiąc przy najniższych ustawieniach. Teraz trzeba tylko pamiętać, żeby ustawić odpowiednie ograniczenie przy tworzeniu bazy. Pokażę to szybciutko na sam koniec, co tam należy kliknąć, żeby było w miarę ok. No dobra. I teraz coś na temat narzędzi. Poza Azure Storage Explorerem, który też wspiera Cosmos, przynajmniej jak na razie do końca maja, ponieważ oznaczyli to jako deprecated, więc może w przyszłości być coś innego. Na razie jednak działa, więc zostanie przy tym. Więc poza tym Storage Explorerem, o którym mówiłem, do emulowania Cosmos DB potrzebujemy oddzielny Azure Cosmos Emulator. I teoretycznie wspiera identyczne funkcjonalności jak Azure Cosmos DB, no poza oczywistymi jakimiś ograniczeniami, jak na przykład brak georeplikacji. No, ciężko georeplikować nam emulator, który działa na komputerze. Dla fanów Dockera jest też kontener. Poza tym on też używa well-known credentials, które pokażę Wam za chwilę, gdzie się skąd wyciągnąć. No można też z dokumentacji, jak mówiłem, ale z portalu, z emulatora też można. I poza tym, żeby działał z API innymi niż SQL, to trzeba podać odpowiednie parametry przy odpalaniu, co też zaraz pokażę. Jest to też wszystko dostępne w dokumentacji. Więc tak.
Ja sobie tutaj od razu kliknę ten link. Ponieważ teraz już przejdziemy do demo, żebyście zobaczyli, jak z tego korzystać. Ponieważ muszę sobie ściągnąć te well-known credentials. OK. Więc właśnie nasze demo zaczniemy od rzucenia okiem na dokumentację. Tutaj chcemy Mongo, więc po prostu wyszukam Mongo na stronie. Tutaj właśnie możecie poczytać tych różnicach. O, tutaj for Mongo. Więc sprowadza się tylko do tego, że musimy to odpalić z konsoli i dodać ten argument na końcu. Więc OK, no wpiszę sobie Cosmos. DB Emulator. Z racji, że musimy odpalić to z konsoli, no to muszę troszkę naokoło to zrobić, czyli dostać się do lokalizacji tego pliku. Tu sobie odpalam terminal. To samą drogą fajna sztuczka, jakbyście chcieli odpalać terminal to w danej lokalizacji, tylko wpisujecie tutaj CMD. No i tak, ten nasz exec to się nazywa Microsoft Azure Cosmos Emulator i do tego na końcu trzeba dorzucić to, więc sobie to skopiujemy. Dorzucamy to, co byśmy chcieli. I odpalamy. Wiem, że to sekundkę zajmuje. Trzeba zaczekać tak no, do pół minuty, do minuty najdłużej. OK, odpalił się. I znowu mamy fajny interfejs webowy. Więc tu są te wszystkie klucze, o których mówiłem, do emulatora. Czyli tutaj mamy primary key, tutaj mamy primary connection string ogólny i do Mongo connection string. Ja już je pokopywałem sobie do kodu, tylko szybko pokażę. No tutaj ten Mongo connection string na przykład zaczyna się localhost C2Y. Jak ja sobie wejdę tutaj w kod, te moje secretsy, no to też jest C2Y, coś tam, coś tam. To są dokładnie te klucze, one są zawsze takie same. OK, no więc odpaliliśmy nasz emulator, możemy sobie zamknąć to okno konsoli. On nam w tle i tak działa. Będziecie to widzieli tutaj w pasku zadań. Ja akurat tutaj tego nie widzę, ponieważ to jest drugi wyświetlacz, drugi monitor, więc nie ma paska zadań. Na pierwszym wyświetlaczu będziecie to widzieć. OK, nasz emulator już działa sobie w tle. Co istotne, nie wiem, czy będzie to w tym momencie widać. No tak, tutaj widzimy Cosmos DB account jest depreciated. Jeszcze do maja 2021 będzie działać, na pewno. I co ważne, no tutaj mamy ten nasz localhost 881. No w tym momencie jeszcze nic tu nie ma, bo to będziemy tworzyć dopiero. OK. Nasz kolejne nasze demo jest pod kolejnym adresem, jakże twórczym Cosmos. Więc zobaczmy, co nam się będzie działo. Podajemy sobie Cosmos. No i znowu, przejdziemy linię kapelnicy po tym, co tu się dzieje. Co jest bardzo ważne, jak mówiłem, Azure Tables, te, które skorzystaliśmy z nich poprzednio, nie wspierają zagnieczonych obiektów. Natomiast Cosmos to jest MongoDB. MongoDB jak najbardziej wspiera zagnieżdżone obiekty. Więc tutaj mamy instancję Invoice Entity, czy jakąś tam fakturę. I w niej zagnieżdżony jest obiekt Article, czyli co tam zostało kupione. I to zaraz zobaczycie, że wszystko będzie jak najbardziej działać. No ale na początku no, trzeba sobie się podłączyć do bazy. No to działa tak, że no tu znowu korzystamy z jakichś Cosmos Utils, to znowu są wrapery, po prostu no, mogę się tylko przez nie przeskrolować, żeby nie było, że tam się dzieje nie wiadomo co. Ale tutaj, co jest w ogóle ciekawe, nie korzystacie z dedykowanego specjalne API do Cosmos DB, tylko korzystacie po prostu z Mongo driverów. Dokładnie z tych samych, których byście korzystali, jakbyście używali natywnej bazy MongoDB. Są dokładnie te same wrapery. No tutaj nie ma filozofii, no po prostu łączymy, tworzymy sobie klienta z connection stringa, no i zaciągamy sobie bazę. No i później są po prostu jakieś operacje na kolekcjach, też obwinięte w funkcji, żeby było troszkę czytelniej w ogólnym kodzie. Więc tworzymy sobie tą bazę. Hop. I ona już powinna być chyba stworzona, chociaż nie jestem pewien, czy nie ma jakiegoś lazy execution. Tak, może tak być. Więc ona się stworzy dopiero jak coś tam dalej zrobimy. Teraz sobie tworzymy kolekcję invoices dla faktur. I wydaje mi się, że już w tym momencie powinno być, chociaż głowy nie dam. Dobrze, jeszcze nie.
OK, i teraz dodajemy już sobie dokument do naszej bazy. OK, on coś tam przemielił. I no, teraz już mam nadzieję, że to będzie. OK, jest. Stworzyła nam się baza i w niej kolekcję invoices. Wchodzimy sobie do tej. Och. Wchodzimy sobie do tej kolekcji. I mamy. To jest troszkę inny interfejs. Mamy tutaj wszystkie nasze dokumenty. Jak sobie wejdziecie, klikniecie w ten element, tutaj wszystko jest. Jest jakiś tam IDX stworzony sobie przez Mongo. I co istotne, mamy te no, jakieś tam pola wynikające z API, z kosmosu, ale mamy to, co nas najbardziej interesuje, czyli nasze pola z amount paid, amount to pay i zagniżony article. To jest bardzo ważne, że to działa. Więc przejdźmy dalej w kodzie. A teraz znowu sobie update'ujemy. Na początku mieliśmy jakiś tam forklift, ale teraz zmieniamy ten forklift na jakiś forklift X320, który jest na pewno X320 razy lepszy od tego zwykłego forkliftu. I znowuż, z racji, że no, tutaj jest po prostu jawna funkcja update document async w danej kolekcji, no to się wykonujemy i odświeżamy. I jest, mamy nasz cudowny, lepszy wózek, co najlepsze jest, dalej takie samo jedzenie. I teraz co? No tutaj jeszcze pokazuję, że można jakoś no, listować po prostu te elementy. Tutaj po prostu listuję w konsoli, więc w konsoli mamy wypisane. Teraz mamy wypisane nazwę naszego artykułu w bazie. Zgadza się, forklift X320. I cóż, na koniec usuwamy, sprzątamy po sobie ten ten obiekt z danej kolekcji. Jak jeszcze tutaj się upewnię, on dalej w tym momencie jest. Wykonuję tę linijkę. No, przeglądarka nam tam wróciła. Ale co nas interesuje, to jest to, że tutaj już nie ma żadnego elementu w tej bazie. To chyba najważniejsze, co miałem do pokazania w kwestii kosmosu. No tutaj właśnie znowuż tych secrets. Najlepiej w tych secrets według mnie to sobie wrzucać, żeby później przypadkiem tego nie spuszować, no ale możecie to normalnie w app-setting.json. To normalnie wyciągacie te ustawienia, czy one są tutaj, czy tutaj. Te mają zawsze większy priorytet nad tymi, które są w app-setting.json. One są po prostu tutaj wyciągane z iConfiguration, podajecie klucz connection string storage account connection string z CosmosDB. OK. Więc jeszcze tylko rzucę okiem, że nie pominąłem czegoś istotnego w startupie, ale nic tu nie zmieniałem z tego, co pamiętam. OK, na koniec jeszcze obiecałem pokazać na chwilę ten portal, o którym troszkę zapomniałem, więc szybko przełączymy się do portalu. Ja tutaj się tylko zaloguję do niego. OK, ja nie będę w tym momencie tworzył tych serwisów od nowa, ponieważ ja je stworzyłem wcześniej. CosmosDB akurat ma tam taki przykry zwyczaj, że musicie czekać aż całe 15 minut, żeby się stworzył. To nie jest dużo w porównaniu do tego, co byście musieli robić, jakbyście musieli to sami setupować, ale no. Tutaj nam się nie chce tyle czekać, więc ja sobie wcześniej przygotowałem resource grupę Cloud Storage. I tutaj mam te rzeczy, które by Was interesowały. Po pierwsze to jest Storage Account i CosmosDB. Pokażę tylko przy tworzeniu, jakbyśmy chcieli stworzyć sobie Storage Account. Ono jest tutaj na dole. Tak, jest tutaj na dole. No i tak, no tutaj nic ciekawego nie ma, czyli wybrałem subscription resource grupę. Tu musi być jakaś nazwa, no w tym momencie wpiszę cokolwiek, bo i tak nie. No, jeszcze raz. Wpiszę cokolwiek, żeby tutaj tak nie będę tego tworzył. Wybieramy sobie jakiś tam location, performance, no już standard nam wystarczy. Na ogół tutaj Microsoft zaleca wybieranie General Purpose V2 i nie widzę przyciskawań w tym momencie. Replikacja. Tutaj nie będę chodził w szczegóły replikacji, to tutaj zachęcam generalnie bardzo do przejrzenia Microsoft Learn i rzucenia okiem na ścieżkę Azure Fundamentals. Tam będziecie mieli wytłumaczone dobrze, o co chodzi z całą tą replikacją zasobów na Azure. To jest dość, no nie jest taki prosty temat, ale bardzo ważny i bardzo użyteczny.
W każdym razie nam jest potrzebny jak najmniejszy w tym momencie. Jakbyście szczególnie chcieli do testów, to tutaj chcecie lokalny redundant storage, żeby za nic nie płacić przypadkiem, tylko się pobawić. Następnie networking. Tutaj akurat nie ma jakichś istotnych. No tutaj możecie sobie tylko ustawić, że czy chcecie, żeby wasze zasoby były dostępne publicznie, ale co istotne, w advanced to jest kilka ustawień, które możecie sobie pozmieniać. Z takich istotniejszych, szczególnie na początku, to jest to, żeby sobie zmieniać ten blob access tier na cool. Hot jest wtedy, jeśli chcielibyście, mielibyście jakąś bardzo obciążoną jakiś storage, który wymaga częstych odczytów i zapisów. Ten on jest taki bardziej aktywny, bym to określił. No i troszkę więcej kosztuje, z tego co pamiętam. Cool natomiast na początku 100% tak wystarczy. On też pozwala na normalne odczytywanie i zapisywanie rzeczy do bazy, tylko po prostu nie będą tak szybko dostępne, więc przy większym workloadzie może być zauważany lag, jednak no, przy testach na pewno wystarczy cool. To są jakieś kolejne opcje, które możecie sobie tam poprzeglądać dokładnie za pomocą tych infoboxów. Tutaj są tagi Review Create, no to już tutaj nie będę tego tworzył, tylko pokażę wam ten, co był stworzony wcześniej. Więc wejdźmy sobie w to. I tutaj tak, tutaj swoją drogą też też możecie sobie przeglądać te kontenery i tak dalej. No to akurat w tej instancji tego serwisu nic tu nie ma, bo nic do niego nie dodawałem, ale też możecie to przeglądać, jakbyście woleli tutaj na szybko niż przez Azure Storage Explorer. Ale co najważniejsze z tego portalu, to jest jak skąd wziąć te klucze. Tutaj po prostu macie access keys. I okej, najzwyczajniej w świecie je kopiujecie. Macie key, connection string i tu jeszcze jakiś drugi key, connection string. No ogólnie pierwszy jest 100% ok. Sobie kopiujecie i jedyne co robicie, to po prostu podmieniacie tutaj w kodzie ten tutaj connection string i to już będzie działać. Jakbyście chcieli to wrzucać na chmurę, w aplikację webową na chmurę, no to jak mówiłem, musicie w ustawieniach aplikacji webowej w configuration dodać connection string i wtedy on będzie podmieniany zamiast tego, który jest używany tutaj. Ok, więc tak się wyciąga dostępy do storage account, natomiast w CosmosDB też troszkę szybko pokażę, jak się to tworzy. Tutaj na pewno tego nie będę tworzył, ponieważ mówię, to się może tworzyć z 15 minut. No tutaj tak, no po pierwsze jakieś musimy znowu sobie nazwę wymyślić, mniejsza z tym w tym momencie. API musimy określić niestety na początku. Jak mówiłem, CosmosDB wspiera różne API. SQL, Mongo, z którego korzystaliśmy, Cassandra, Azure Table też. I Gremlina, czyli bazy grafowe. No w tym momencie nie ma znaczenia, ale wybierzemy sobie to Mongo. I co, no tak, znowu sobie wybieramy lokalizację. To nie będę wchodził, ale generalnie wybieracie najlepiej w tym momencie provision throughput. Jeśli interesuje was serwer, to zdecydowanie zachęcam do dokumentacji, przeczytania dokumentacji. I co jest ważną informacją, ta linijka. Do 400 tak zwanych read update, to były chyba units per second, i 5 giga storage'u, konto jest za darmo. Jeśli nie skorzystalibyście z tej darmowej opcji, no to możecie się spodziewać $24 na miesiąc pobierane z waszego konta. Ja tutaj nie mam tej opcji, o właśnie tak, ja tutaj nie mam tej opcji apply free tier discount, ponieważ ja już mam takie jedno konto, no ale wy to po prostu musielibyście normalnie kliknąć apply. No to wybieram sobie wersję Mongo. No jakieś tam dołóż replikacje, multi-region write i tak dalej. Tutaj no nie ma. Chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz. A, ona jest dopiero później. No znowu, jakby was interesowało bardziej troszkę backupy i tak dalej, jednak to jest kurs podstaw, więc nie będę w to wnikał. To znowu już jakieś restrykcje dotyczące tych sieci, tutaj backupy. No, tutaj jak sobie szyfrować dane. Zdecydowanie polecam zostawić po prostu serwis managed key w spokoju i tyle. O, i tu jest właśnie to istotne, dlatego ja tego nie będę robił, ponieważ estimated account creation time to jest 15 minut, więc sobie teraz to odpuścimy. Ale co, jak wyciągnąć te klucze z bazy? Okej, no quick start się odpala, więc on w ogóle wam mówi krok po kroczku, co wy macie zrobić tak naprawdę.
Ale jak chcecie po prostu mieć sam connection string, no to voilà, tutaj macie wszystkie dane dostępowe do tej bazy. Tu znowuż macie jakiś przeglądarkę tej kolekcji, jakbyście nie chcieli korzystać z Azure Storage Explorer. Na koniec jeszcze pokażę, jak zająć się tym throughputem na kosmosie, żeby nam nie pobierało za dużo z konta, albo najpierw wcale z niego nie pobierało. Więc to, że tam na początku zaznaczyliśmy free tier, no to jeszcze nic nie znaczy. Musimy przestrzegać zasad, że tak powiem, tego free tier. No więc tak, żeby w ogóle zobaczyć, o czym ja mówię, to musimy sobie stworzyć jakąś bazę. Klikamy w tym zakładce Browse, klikamy Add Collection. No i na początku nie mamy kolekcji, więc musimy w ogóle stworzyć, nie mamy w ogóle bazy, więc musimy stworzyć bazę. No i tutaj podajemy sobie jakieś ID, nie ma znaczenia teraz. Ważny jest ten checkbox. Checkbox tutaj oznacza, że ustalamy limit poniżej na całą bazę. To oznacza, że ten limit będzie dzielony przez wszystkie kolekcje, które w tej bazie się będą znajdowały. Jeśli oznaczymy ten checkbox, to nie będziemy mieli tutaj limitu i później będziemy ustalali throughput per każdą kolekcję. W praktyce sprowadza się to do tego, że jeśli ustalimy limit 400 na każdą per bazę, to znaczy, że wszystkie kolekcje, na przykład 4 kolekcje, będą musiały dzielić pomiędzy siebie ten limit, na przykład 400 RUs. Natomiast jeśli nie ustalimy tego per bazę, tylko będziemy ustalali per kolekcję, to każda z kolekcji będzie musiała mieć minimum 400, co oznacza w praktyce, że jak będziemy mieli 4 kolekcje, to będziemy mieli ten limit ustalony na 1600, ponieważ każda z kolekcji ma swój oddzielny. Z tego powodu zawsze będziemy chcieli, znaczy zawsze, przy testach będziemy na pewno chcieli ustalić sobie limit na bazę, no i tutaj podać 400, który jest najmniejszą wartością. Wtedy będziemy przestrzegali tych zasad tego free tieru i wszystko będzie ok. Teraz nie będę tego tworzył, ponieważ to znowu chwilę zajmuje, ale tak to się robi. Tutaj jeszcze jest kwestia tego ilości danych, a tutaj niestety tych 5 giga nie da się ustawić, więc po prostu musimy zostać przy tych 20 i pilnować się samodzielnie, żeby nie przekraczać tych limitów. Nie przekraczać po prostu. Ok, teraz tego nie będę tworzył, ale w każdym razie w ten sposób dokładnie się to robi. Ok, to by było na tyle z portalu. I przejdziemy sobie tutaj. No muszę się trochę przeskrolować. Ok, i to by było ogólnie wszystko z dzisiejszych zajęć. Mam nadzieję, że było ciekawie. Ilość demo pozwoliła na ogarnięcie, jak szybko zacząć korzystać z omawianych serwisów. No w razie pytań piszcie, jeśli będę umiał, to na pewno pomogę. I dzięki za uwagę i zapraszam za tydzień.